Hejka. Pochwytu schodowego ciąg dalszy. A właściwie dzisiaj już koniec. Ostatnio tam na moim filmiku widzieliście, jak pracowałem tutaj nad tymi łącznikami do przykręcania do ściany. Dziś już to wszystko finalnie skończone. Widzicie, nie ma tutaj żadnych spawów, ponieważ jest to pospawane otworowo tutaj w czterech narożnikach tego profila. Nie ma żadnej spoinki. O spawaniu otworowym mogą świadczyć tutaj te przebarwienia pod spodem, ponieważ tutaj z trzech stron jest przejechane oscylacją. No tutaj niestety nie dało się dojść, ale to proszek nam wszystko ładnie zaleje, nawet nie będzie śladu. Także uważam, że fajnie wygląda, nie ma spoinki żadnej. Do montażu mamy tak, kostka wspawana od góry z gwintem M8, do ściany z gwintem M10. Tutaj mamy płaskownik 30x6 mm, zrobione gniazda pod śruby stożkowe M8. Tu akurat miałem nierdzewne, to wykorzystałem. Wszystko nam się tutaj licuje. A od spodu mamy zrobione otwory i zafazowane pod wkręty, które będą nam trzymały pochwyt drewniany. Także tak to wygląda. Ogólnie pochwyty będą, nie będzie w jednej części, tylko będzie w dwóch częściach, ponieważ żeby to było mobilne do przewiezienia samochodem. I później ten pochwyt drewniany nam to wszystko zlicuje, usztywni. Także w poniedziałek wiozę to na lakiernię, pójdzie to w czarny, gładki mat. W międzyczasie trzeba będzie zamówić drewniany pochwyt z takim wyfrezowaniem, żeby ten paskownik nam się tam schował. No i później już będą zdjęcia, może jakiś krótki filmik z realizacji już w domu, już u klienta. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Uważam, że wygląda naprawdę znakomicie. To na tyle dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Trzymajcie się. Hej.